W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebios uwzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości i sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utuleniem. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni i nędzę. Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rany. Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Dzień ósmy. Owocem Ducha Świętego jest łagodność. Z listu świętego Pawła do Filipian. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. Nowennę odmawiam w intencji. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego. Spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę, która niech będzie wyrażona w owocach Twojego Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.